wieków przyjęte jest, że panowie obdarowują panie kwiatami, ale okazuje się, że równie dobrze to właśnie panowie mogą dostawać piękne bukiety kwiatów. Jakie najlepiej prezentują się w tym męskim wydaniu, o tym pani Małgorzata Mroczkowska, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Małgosiu, dzisiaj propozycja bukietu właśnie dla mężczyzny. Tak, bukietu dla mężczyzny. Z racji pory roku proponuję taki jesienny bukiet. W spokojnej kolorystyce. Ale jednak kolorowy. Ale taki dosyć stonowany właśnie. Dla mężczyzn wykonujemy bukiety raczej takie właśnie spokojne, nieprzesłodzone, bardziej surowe. No na pewno nie jest przesłodzona ta kapusta, która znajduje się w tym naszym bukiecie. Co jeszcze tam? Tutaj mamy jeszcze takie drobne chryzantemki z grupy odmianowej Santini, takie delikatne, też w takiej jesiennej kolorystyce. Mamy dębowe liście, które nadają właśnie jeszcze bardziej takiego jesiennego charakteru. Rozchodnik, no i dodatki zielone. Kupując panią bukiet, często zadajemy pytanie, słyszymy takie pytanie w kwiaciarniach, w jakim wieku jest pani, czy to jest młoda kobieta, starsza. Z panami jest podobnie, też warto powiedzieć, czy to jest starszy, czy młodszy mężczyzna? Zawsze dla młodszych osób szykujemy bukiety jakieś takie bardziej odważne, można powiedzieć. Czyli ten, który teraz przygotowujemy, to jest bardziej dla dojrzałych mężczyzn. Ja myślę, że dla dojrzałych, ale z racji doboru kwiatów, czyli ta kapusta, która jest oryginalnym kwiatem, też myślę, że dla młodego mężczyzny będzie odpowiedni taki bukiet. Jeżeli nie te kwiaty, które pani tutaj dzisiaj proponuje, to jakie jeszcze mogą znaleźć się w tym męskim bukiecie? Często właśnie takie bardziej surowe kwiaty i bukiety są, tak jak mówię, takie chłodne, nie przesłodzone. Kwiaty jakie? Anturia, lilie, róże klasycznie. Jeżeli mieszane bukiety, to właśnie staramy się taką tonację zachować jakąś jedną, natomiast jeśli jednogatunkowe, to spokojnie właśnie takie kwiaty, jak wymieniłam. Bardzo często dla mężczyzn też przygotowujemy pojedyncze kwiaty, czy też wręczamy mężczyznom pojedyncze kwiaty, jakoś delikatnie ubrane. Z takiego pięknego bukietu na pewno z pewnością każdy mężczyzna się ucieszy. Pani Małgorzata Mroczkowska, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.